Siemanko, chciałbym ci przedstawić pewien problem. Nie wiem, jak chcę go rozwiązać, więc mam problem z grą Skill Times Force 2. Znaczy Special Force 2. Więc jak włączam przez Game Force. Klikam na Skill. Graj teraz. O, i jakieś błędy mi się czasami takie pokazują. Albo coś podobnego. Jak zrobię na przykład check files. To nie pomaga. Albo jak usunę pewien folder. Jak usunę ten folder i zrobię później znowu check file, to nic nie pomoże, że nawet pokażę wam. Niech to się sprawdzi. O, sprawdziło. Napisane, że przekliknąć start. Klikam start. Niby ładuje. I później, o, nic nie ma. Pewnie teraz tylko okienko z grą, ale nie wyskoczyło. Teraz zrobię, usunę ten folder. Odpalę po kolei df ufg jako admin. Nie działa. Administrator DFOBG. Kliknę start. Niby ładuje. I nic. Jeśli ktoś będzie miał jakiś pomysł na rozwiązanie, to proszę pisać w komentarzach. Bo to jest na systemie Windows 8.1. Bo też robiłem coś takiego, że otwórz. I nic. Może zmienię język, zobaczymy, może, ale to wątpię. O, i nic, nic nie pomogło. Więc jak ktoś będzie jakiś miał pomysł z tą grą Special Force 2, to niech pisze w komentarzach. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.